Cześć, nazywam się Zosia Bagińska. Od tego roku jestem studentką AWF-u. Na pierwszym roku wychowania fizycznego studia niestacjonarne. I opiszę je w kilku zdaniach. Jestem pływaczką. Od 12 lat trenuję pływanie. Codziennie, dwa razy dziennie. Rano wstaję o 6. O 14 znowu idę na trening. Tak więc to jest całe moje życie. Co dalej? Jak wygląda zwykły dzień studenta? Jak już wspomniałam, jestem studentką na studiach niestacjonarnych, tak więc na razie pracuję pod AWF-em, rozdaję ulotki, więc jakbyście mnie mijali, to bardzo chętnie dam wam ulotkę. Twoja ulubiona rozrywka w czasie wolnym? Pływanie chyba. Pływanie pewnie. Zawsze to robię, bardzo to kocham. Jakbyście widzieli taką małą Zosię, to ja, pływaczka. Kto jest twoim zdaniem najprzystojniejszym wykładowcą? Na pewno wszyscy są przystojni. Co robisz, gdy się denerwujesz? No właśnie teraz bardzo się denerwuję, tak więc sobie macham nóżkami, skaczę, tańczę. Czy lubisz tańczyć? Tak, lubię tańczyć, tak właśnie robię, kiedy się denerwuję. Czy znasz jakiś dowcip o studentach? No, jestem na pierwszym roku, tak więc jeszcze nie znam tak dużo dowcipów o studentach, pewnie dopiero poznam. Jak powinien odżywiać się student AWF-u? No zdrowo, zdrowo, jeść kanapeczki, zdrowo. Co się dzieje ze zamkniętymi drzwiami akademika? Jakie są twoje teorie? O, tam się dzieją różne rzeczy, różne od... Co ja wam mogę powiedzieć? No nie wiem, nigdy nie byłam w akademiku, więc pewnie dopiero się dowiem. Dzięki! Wymień swoje zalety. Wcześniej wstaję. Robię dobre obiadki. Jestem uśmiechnięta. Kocham sport. Pochodzę z rodziny sportowców. No i to chyba wszystko. Dzięki.